Kilkanaście godzin przed nadejściem nowego 2012 roku w sportowym duchu żegnali stary rok biegacze Świnoujskiego Klubu Biegacza Jogging. Ponad 40-osobowa ekipa wystartowała w tradycyjnym biegu sylwestrowym i jak zaznaczali organizatorzy, ważny był udział, a nie zajęte miejsce. Mamy weterana, pan Piotr Andrzejewski. Oczywiście toast był znoszony czym? Toast był wznoszony jak zwykle Power Raidem. Jasne. To są przygotowania do Sylwestra, rozumiem, tutaj na promenadzie Świnoujskiej. No dzisiaj jak co roku biegacze spotykają się na biegu sylwestrowym. Także mamy dzisiaj frekwencję naprawdę bardzo wysoką. Myślę, że około 40 biegaczy jeszcze kończą bieg. Pierwsi już młodsi przybiegli, bardzo dobre wyniki. Pogoda do biegania super, trasa również, bo biegliśmy dzisiaj na trasie Świnoujście-Albek-Świnoujście. Zatem rozumiem, że rozgrzewacie się przed tańcami. Rozgrzewamy się przed tańcami i rozgrzewamy się przed pierwszymi maratonami, które już rozpoczynają się w marcu. A w marcu już... Czyli za rok. Już za rok i 24 marca wylatujemy do Barcelony, do Hiszpanii i tam biegamy swój pierwszy maraton. Zatem wysokich lotów i wspaniałych tras życzę na cały 2012 rok. Dziękuję bardzo i jeszcze dorzucam zdrowia, bo bez zdrowia biegania nie będzie. Dziękuję serdecznie. Co robią politycy na biegu? No, jest piękna pogoda dzisiaj i trzeba się tutaj pokazać, bo jednocześnie pomagamy tym, którzy się tu chcą postarać i wygrać ten wyścig. Jesteśmy po prostu kibicami. Jasne. Co w tej torbie widać? To są cukiereczki. Mhm. I chciałem jeszcze dodać, co kolega powiedział, że na koniec roku chcemy troszeczkę odsapnąć od tej polityki i zintegrować się z naszymi kolegami, przyjaciółmi, koleżankami, biegaczami, wesprzeć ich duchowo oraz organizacyjnie, bo mam zamiar też od przyszłego roku brać udział czynny. 10 godzin pozostało do nowego roku. Jak spędzi go pan ten właśnie nowy rok? No, w Świnoujściu, naszym przepięknym mieście, w gronie rodzinnym, z najbliższymi przyjaciółmi. Oczywiście pójdziemy później na spacer wieczorny. W nowy rok przywitamy zimnymi ogniami. Ale od polityki się oczywiście nie odżegnujemy. No, polityka wróci po nowym roku, jak zawsze, najczęściej. Ja. Całe życie, jak to mówimy, to jest polityka, więc trudno się oderwać od tego. Wspaniałych politycznych tematów i działań życzę. Dziękuję serdecznie. 48 biegaczy z Polski i Niemiec. Za chwilę rozdamy nagrody, te, które są za zwycięstwa, oraz rozlosujemy te, które wynikają z losowania uczestników. Sin Kowalczyk! Tutaj, no, wiesz? Mocno trzymaj. Koleżanka Heike Grinow! Będąc na promenadzie z kamerą, zajrzeliśmy do największej sali balowej, czyli do muszli koncertowej. Ciekawi Sylwestra pod gwiazdami byli mieszkańcy, jak i goście, którzy przybyli do Świnoujścia. I spotykamy Olę. Ola, już przyszłaś na imprezę dzisiaj do muszli koncertowej? Tak. I z kim przyjdziesz wieczorem? Czy już wieczorem nie będziesz? Będę. Będziesz jednak. Mhm. A słuchaj, a nie będziesz spała? Nie będę. Jasne. Czyli zapytamy się dziadka, czy dziadek również przyjdzie z wnuczką przed godziną 24 tutaj. Oczywiście. Idziemy, teraz robiliśmy spacer, a potem wrócimy z powrotem. O 23 wrócimy tutaj, potańczymy, przywitamy nowy rok, 2012. Mhm. Czyli sala balowa dzisiaj Świnoujście się pod gwiazdami. Tak. I najpiękniejsza sala. Oby jeszcze tylko nam gwiazdy zaświeciły, ale mam nadzieję, że tak będzie. A gdzie na bal? Tu przychodzimy, na domuszli. Czyli noc pod gwiazdami. Tak, pod gwiazdami. Po raz pierwszy w tego typu imprezie będzie pani brała udział? Sylwestra, tak. Mhm. Bo byliśmy na majowym weekendzie i nam się spodobało i przyjechaliśmy na sylwestrowy weekend też. A skąd pani przyjechała, można wiedzieć? Powiat Międzychód. O, to Wielkopolska. Tak, No Wielkopolska, tak. Jak się pani wypoczywa? Bez śniegu oczywiście. No świetnie. Mhm. Spacerujemy nad morzem, także z mężem tutaj. Mąż siedzi z dwoma patykami. Odpoczywa. No oczywiście, no trzeba. Jak żona chodzi, to ja odpoczywam. Mhm. Czyli pełen relaks przed tańcami w muszli koncertowej, rozumiem. No, raczej obserwatorzy będziemy, nie? Tam tancerze to już mniej, wie pan. Proszę pana, a właśnie, jakiś taki pierwszy, najwspanialszy bal państwo, szybciutko przypomnijcie sobie, gdzie był i kiedy to było? Co najmniej 40 lat temu. Tak? 40 lat temu, co najmniej. Taki był pierwszy. Taki bal? Był bal. Mhm. Już może nie wiem, gdzie to było, ale,
ale na pewno bawiliśmy się wspaniale. Poza domem. Poza domem, tak, tak, oczywiście. Później były dzieci, to już z dziećmi, a teraz już możemy znowu sami. Bo dzieci już, dzieci swoje rodziny mają, już wnuki, a my sami. I przyjechali Państwo sami do Świnoujścia, zostawiając ich tam gdzieś na tych jeziorach wielkich. Tak, każdy w swoim gronie już teraz się bawi. A proszę Państwa, szybko postanowienia jeszcze na 2012 rok. Będą jakieś? Nie, my tylko chcemy zdrowia, nic więcej, tylko tak, zdrowia. Rzeczywiście, tylko żeby zdrowie dopisywało, to będzie dobrze reszta. Ja myślałem, że gdzieś u fryzjera, u wizażystki, a pani na Świnoujskiej promenadzie. Tak, na spacerze z wnuczkami. Zatem co z Sylwestrem? Sylwester? W rodzinnym gronie, również z najmłodszymi. Czyli na tak zwanej domówce. Domówce, tak. Jak to się teraz ładnie nazywa. No pięknie się to nazywa. Proszę pani, już tak zupełnie odpuściła pani te bale sylwestrowe gdzieś na wielkich salach świnoujskich, czy to tylko tak po prostu wypadło w tym roku? Tak, myślę, że tak tylko wypadło w tym roku, panie redaktorze, dlatego że mąż pracuje, w związku z tym ja w rodzinnym gronie. Zajrzycie do muszli koncertowej? Myślę, że nie. Czyli będziecie obserwować ten pokaz sztucznych ogni z okien? Z okien w domu, tak? Mhm. Czego należy życzyć na ten nowy rok? Tak jak pan powiedział, służba zdrowia życzy wszystkim zdrowia przede wszystkim. Zdrowia, zdrowia i jeszcze raz zdrowia. Jak będzie zdrowie, to resztę można sobie po prostu zdobyć. A jak zdrowia nie ma, to wtedy już jest nic nieważne, panie redaktorze. Jasne. Zatem również zdrowia, zdrowia dla służby zdrowia. Dziękuję. I wszystkiego, wszystkiego dobrego na cały 2012 rok. I panu i mieszkańcom Świnoujścia również życzę panom. My jesteśmy z Poznania. No to najodważniejsi ludzie przecież. No chodźcie na chwilę, chodźcie. Nie. Pokażemy was również w telewizji. Proszę państwa, gdzie Sylwester? Tutaj na miejscu, Świnoujściu. W apartamencie. W apartamencie, nie na promenadzie. A to możemy przyjść na promenadę. Tak? Możecie się przejść. Tak. Wypoczywacie, czy przyjechaliście specjalnie na Sylwestra? Specjalnie. Tak? A do tej pory bawiliście się gdzie? W domu. Tak? A nie na salach wielkich jakichś? Nie, raczej nie. Chcecie spędzić ten czas nad morzem, rozumiem? Tak. Dobrze, że nie ma śniegu? Nie, mógłby być śnieg. Tak? W razie czego się przewróci, zawsze w śnieg, a nie w błotko, prawda? Właśnie, dokładnie tak. Postanowienia na 2012 rok? Nie mam. Postanowienia? No raczej jeszcze nie wymyśliłem żadnego. Jasne, to czego mam życzyć? Szczęścia? Nie wiem. Tak? Czegokolwiek. Zdrowia. No. Urodzenia w miłości. Rozumiem małżeństwo już? Nie, jeszcze nie. Prawie. Prawie. Tak, dokładnie, prawie. No to życzę, żeby ten 2012 rok był taki konkretny dla państwa. Dziękuję. Wszystkiego dobrego. Bardzo. Wszystko i na dobre zaczęło się od godziny 22. Przybyłym na imprezę mieszkańcom temperaturę powietrza z plus 2 stopni Celsjusza o kilkanaście słupków góry skutecznie podnieśli goście z Zielonej Góry. Dyskoteka prowadzona przez duet DJ-ów z gorącymi tancerkami i solistką nie pozwoliła ustać w miejscu.
na 15 sekund przed północą na estradzie pojawiła się para samorządowców. Zastępczyni prezydenta Joanna Gatowska przekazała krótkie życzenia mieszkańcom. Zima, ujście! Tak się bawi, tak się bawi!
Gdańska impreza sylwestrowa w muszli koncertowej zdaniem uczestników wypadła bardzo okazale i miło i zakończyła się zgodnie z planem. Z kasy miasta na organizację miejskiego Sylwestra wydano 30 tysięcy złotych. Służby odpowiedzialne za bezpieczeństwo i porządek w mieście sylwestrową noc, jak i nowy rok uznały ogólnie za spokojny, z jednym wyjątkiem, o którym powiemy dalej. Bez ognia, dymu i losowych zdarzeń przebiegał nowy rok świnoujskim strażakom. Pogotowie ratunkowe udzielało pomocy jednemu mieszkańcowi z urazem dłoni spowodowanym nieumiejętnym odpaleniem petardy. Ratownicy wzywali byli również do osób, które nadużywały alkoholu. Świnoujscy policjanci nie narzekali na brak zdarzeń w sylwestrową noc. Nie odnotowano zdarzeń o charakterze kryminalnym, za to nie brakowało interwencji dotyczących awantur domowych, awantur przed lokalami organizującymi bale oraz uszkodzeń mienia. W sumie było 35 interwencji i jedna osoba zatrzymana do wytrzeźwienia.